Cześć, witam Was. Pucharek Broń Palna jest dla słabych. Polegał na tym, żeby osiągnąć 15. falę w Tronie Cieni, używając tylko broni do walki wręcz. Także pamiętajcie, nie możemy tutaj używać żadnej broni palnej. Musimy tylko i wyłącznie użyć walki wręcz, czyli saperka, kill-off i te bronie na przykład, które zdobywamy robiąc specjalne rzeczy, które później będziemy wykorzystywać do otwierania bramy. No i tak, jeszcze tutaj na początku Wam wspomnę, że możecie to robić w tym samym momencie, co będziecie robić, gdy będziecie chcieli zdobyć pucharek szkoda nabojów, gdy będziecie musieli zdobyć ostrze bez wystrzału z broń palnej w Tronie Cieni. To jest coś takiego, jak zdobywaliśmy we wcześniejszym DLC, musieliśmy tam zdobyć granat, pamiętacie, z tego pomieszczenia, z tymi takimi posągami, znaczy z posągiem tam musieliśmy zdobyć ten granat. To tu jest coś podobnego, tu jest też takie pomieszczenie, gdzie musimy tam zrobić, odwrócić z figury do nas, żeby one się skierowały. Tam się pokazują kruki tam musimy ustawić w odpowiednim miejscu, wkoło takiego, jak to się nazywa, wkoło takiego, takiej innej statuły. No i tam, jak to już zrobimy i zrobimy to dobrze, to wtedy tam będziemy mogli wziąć to ostrze. No ale to jest część tego easter egga. Tu Wam jeszcze pokazałem w teatrze, że możecie wziąć sobie miecz, znaczy nie miecz, tylko wziąć sobie nóż. I tym nożem też możecie walczyć. Pamiętajcie, że też w walce wręcz musimy z wszystkich tych wszystkich broni do walki wręcz musimy też zabić wustlinga, czyli tam każdą po kolei, ale to już w innym filmiku. I tak jak już Wam powiedziałem, ja tu gram z ekipą. Ważne jest właśnie to, żeby tylko używać walki wręcz. Pamiętajcie też, że jak zginiecie, to żebyście przypadkiem nie wcisnęli strzelania, bo to już ten pucharek, znaczy nie będziecie mogli wtedy tego pucharka zdobyć. Także uważajcie na ten moment. Co jeszcze mogę powiedzieć, że w razie czego, jeżeli będziecie szli po ten pucharek, tutaj Radziak podpowiedział, który tutaj jest też z nami gra, żeby nie używać zdolności, bo może się zgliczować. Nie wiem, o co tam dokładnie chodzi. Taką dostałem informację i tak próbowałem ten pucharek robić i tak za pierwszym razem, jak go robiliśmy, zostałem zabity i strzeliłem i musieliśmy to robić po raz kolejny, zdobywać ten pucharek. Także jak skończymy 14. falę, co zresztą zaraz zobaczycie, pucharek Wam wpadnie. Także uważajcie, miejcie na uwadze te elementy i pamiętajcie, że możecie też iść po dwa inne pucharki, jeżeli będziecie to robić i będziecie chcieli to w łatwy sposób zdobyć. Ja dziękuję Radziakowi, Giozef i Nolli za możliwość zagrania i zrobienia z nimi tego pucharka. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i podoba. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia, hej!